Wczoraj znowu się zastanawiałem nad tym, skąd się bierze opór przed wykonywaniem pracy u mnie i u innych ludzi, którzy się często nazywają to lenistwem czy jakimiś innymi eufemizmami. Znowu przypomniały mi się przykłady, jak moja praca czy praca osób, które znam, nie została doceniona, tylko zostało dostrzeżone to, czego nie zrobili lub że coś zrobili źle. I zauważyłem wtedy, że czegoś mimo wszystko nie dostrzegam, bo potężna niechęć, jaką czuję, czy jaką zauważyłem, czują te osoby, to takie właśnie opadnięcie z sił, brak motywacji, to nie jest zwykły instynkt oszczędzania energii, tak jak sądziłem, zwykłem sądzić do tej pory. To nie jest zwykłe, no bo ile to człowiek zużywa energii na posprzątanie? Wczoraj na przykład zmobilizowałem się, żeby pozamiatać trochę podłogę i przetrzeć z kurzu blaty w swoim pokoju. Kilka blatów, nie ma tego dużo. Ile zużyłem energii? Dlaczego czułem, jakby ktoś chciał mnie zabić za to? I odkryłem kolejną oczywistą rzecz. Oczywistości leżą przed nami. I ja ich sam często nie widzę, więc co dopiero inni. I znowu wychodzi tutaj, że nasz mózg nie jest logiczny, tylko po prostu radzi sobie jak umie. Szczególnie mózg zestresowany. On kojarzy sobie, im bardziej jesteśmy zestresowani, tym bardziej głupiejemy. Zapewne zauważyliście to na sobie lub na innych. No, w każdym razie znacie to z autopsji. Na czym ta głupota polega? Jest problem z uczeniem się. Problem z jakimś takim finezyjnym wyciąganiem wniosków. Im bardziej jesteśmy zestresowani, tym bardziej docierają do nas tylko te najwyraźniejsze zestawienia bodźców. I zakładam teraz, że nie jesteście osobami, które w życiu przykładały się do swojej pracy, chciały się przykładać, nie były specjalnie złośliwie leniwe, bo ja byłem osobą, która chciała się przykładać. I mówię o osobach, które chciały się przykładać, a teraz nie mają siły się przyłożyć. Wręcz czują silny opór. Bardzo silny. Skąd to się bierze? Ja doświadczałem w życiu różnych reakcji na wykonaną pracę. Te najboleśniejsze były takie, że był to atak istnego szału. Ale bywały też po prostu, bywało też niezadowolenie. Zwykłe niezadowolenie. I zapewne się zgodzicie, że jeżeli ktoś bardzo chce wykonać swoją pracę dobrze i mu bardzo zależy na uznaniu, wręcz robi to dla opiekuna, rodzica, przyjaciela, kogoś, z kim się jest związanym, jak ktoś reaguje nieprzychylnie, niekoniecznie jakoś agresywnie, ale po prostu nieprzychylnie, to mimo wszystko jest to bardzo bolesne. I właśnie paradoksalnie, im z większym zaangażowaniem wykonuje się jakąś pracę, tym boleśniej odczuwa się potem niezadowolenie osoby, dla której się to zaangażowanie, dla której się zaangażowało. Więc jakie dwie rzeczy kojarzy sobie umysł? Najpierw kojarzy sobie silny bodziec w postaci naszego własnego zaangażowania, naszego własnego wysiłku, żeby coś wykonać, naszych własnych chęci. My sami się motywujemy, prawda? Zrób to dobrze, bo tamto, bo tak trzeba, bo robisz to dla kogoś. Pierwszy silny bodziec, do którego potem mózg będzie dokładał sobie, kojarzył następne bodźce. Być może już wiecie, do czego zmierzam. I kolejny bodziec, jaki występuje po tym, bezpośrednio związany, niezadowolenie. Niezadowolenie często właśnie osoby, dla której się to robiło. Może być zwykłe niezadowolenie, może być naprawdę ostre, ale jak wiecie, czy jest to agresja, atak wściekłości, czy po prostu jakieś skrzywienie się, jest to co najmniej bolesne, w najgorszym razie traumatyczne.
Jakie dwie rzeczy kojarzy sobie mózg w tym momencie? Jaki związek przyczynowo-skutkowy? Zaangażowanie, szczere, mocne zaangażowanie, a potem kara. Nieraz bardzo mocna kara. Czego się uczy? To nie jest zwykłe, że się nie opłaca. To jest, że za takie zaangażowanie jest się karanym, nieraz bardzo mocno. Drogi rodzicu, szefie, czy kim tam jesteś, ci się wydaje, że pracownik czy dziecko coś spieprzyło, dobrze się upewnij. Czy przypadkiem nie postarało się po prostu na 110%, ale zadanie je przerosło. Bo ty będziesz miał leniwego pracownika albo leniwe dziecko. Leniwe w najlepszym razie, w najgorszym z depresją. Ciężką depresją. Niezdolne do wykonania pracy. Chyba nie o to nam chodzi. Co nie? Nie bądźmy jak Józef Stalin, który uważał, że najlepszą motywacją jest zawsze strach. A jeżeli to dla nas od nas silniejsze i nie umiemy pozytywnie motywować, to zacznijmy się leczyć. I nie bierzmy się za wychowywanie innych, zanim się nie wyleczymy. Dla mnie trochę za późno. Już mam osoby na wychowaniu. Niestety, jak niektórzy mówią, to się weź za ich wychowanie, ja mówię, nie chcę ich skrzywdzić, sorry. Jestem w bardzo trudnej sytuacji. Wydaje mi się, że w pewnych warunkach lepiej jest podopiecznych zostawić wręcz samemu sobie, niż ich narażać na własne patologie. Naprawdę, wydaje mi się, że się więcej czasem dziecko może nauczyć od otoczenia, niż od zwichrowanego rodzica. Może popełniam kolejny błąd. Ale nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie podążać tą uświęconą, znaną już ścieżką, wiedząc, czym ona się dla mnie skończyła. Trzymam za was kciuki. Wy możecie trzymać za mnie, jak chcecie. Ładna pogoda. Trzymajcie się.